saw the city passing by my window. Was in the crowd, but I felt so alone. Słoneczko już zaszło, więc teraz będzie to o wiele ładniej wyglądało. A tutaj rozprzestrzenia się cały piękny widok na ośrodek. Ośrodek ma miejsce z tej strony, są trzy baseny. Natomiast po drugiej stronie jest jeszcze zdecydowanie więcej już takich niższych budynków, takich typowych bungalow, które mają też swoje małe baseny. Wszędzie tutaj mamy na podłodze takie marmurowe płytki. Bardzo przyjemnie się po tym chodzi, co prawda troszeczkę się to nagrzewa. Natomiast my jesteśmy praktycznie cały czas na bosaka, tak jak widzicie. I bardzo, bardzo fajnie tutaj nam się spaceruje. Ten basen tutaj środkowy, ten był chyba podgrzewany, prawda? Tak. Także ten środkowy jest podgrzewany. Tutaj normalnie w ciągu dnia jest pełno parasoli. Teraz są poskładane. Ostatnio mieliśmy taki nieciekawy incydent. Siedzieliśmy pod tym basenem, który jest tam przy plaży. I zerwał się tak niesamowicie mocny wiatr, że poprzewracało wszystkie parasolki i jedna parasolka tak nieszczęśliwie uderzyła mamę prosto w nogę i mama ma tutaj całą nogę posiniaczoną. Na szczęście nie jest złamana, to nic poważniejszego się nie stało. No ale tak nieszczęśliwie upadł ten parasol akurat na jej nogę. Więc tak się zaczęły nasze wakacje. Co chciałabym wam jeszcze pokazać, to naprawdę bardzo fajnie zorganizowane jest całe to takie małe miasteczko tutaj, ze względu na to, że mamy pokoje, które są jakby dookoła i są dwa bary, które znajdują się za nami. Jest bar, który znajduje się w lobby z przodu hotelu. I oprócz tego mamy jeszcze bar na plaży. Natomiast w tym barze na plaży jeszcze nie byliśmy, ale na pewno się wybierzemy, ponieważ mają tam takie fajne huśtawki. Można porobić piękne zdjęcia, ponagrywać coś ładnego. Także na pewno jutro się wybierzemy i też coś stamtąd nagramy. I saw the city passing by my window. Was in the crowd, but I felt so alone. Looked at my phone like every other second. My future was blurry and numb. A tunnel where there's no light. Oh, but then you came and sat right next to me. Your eyes, they glowed and filled me up. We had never met before. Ośrodek może nam się wydawać dzisiaj troszeczkę opustoszały. Natomiast musimy pamiętać o tym, że my jesteśmy tutaj w okresie, który nie jest wysokim sezonem. To znaczy jest koniec marca, jest zdecydowanie mniej turystów. Nie ma też jakiejś dużej ilości dzieci, więc mamy ciszę, spokój. Poza tym ta strefa, w której jest tutaj strefa zjeżdżalni, jest zdecydowanie oddzielona tutaj budynkami od tej strefy relaksu dla dorosłych, więc na co dzień mamy ciszę, spokój. To jest bardzo fajne, jeśli zależy nam na takim typowym relaksie i odpoczynku. Polecam wam przyjechać tutaj w lutym, w marcu, ewentualnie w początek kwietnia. I wtedy na pewno będzie dużo luzu, będziemy mogli sobie wypocząć. Nie ma krzyków, nie ma tłumów ludzi, więc jak najbardziej przyjeżdżajcie tutaj właśnie w tym okresie. Tutaj na miejscu też hotelowe spa, w którym mieliśmy okazję już być wczoraj. Byłyśmy z mamą na masażu, Pascal był z moim tatą, ponieważ
martwiliśmy się tutaj o to, żeby się rodzice też fajnie dogadali z państwem, którzy tam pracują. Dlatego ja poszłam z mamą, Pascal poszedł z tatą, ale myślę, że panowie byli tak samo zadowoleni jak my. Podobał ci się Pascal? Bardzo. Także naprawdę był niesamowity relaks, bardzo fajna atmosfera, taka cisza, półmrok, ciepłe olejki, panie, które fantastycznie wykonywały swoją pracę, bo musicie wiedzieć, że tutaj jest taka zasada, że panie masują panie, a panowie panów, ponieważ panowie nie mogą masować obcych kobiet, więc jak dla mnie na plus. Mi się to zdecydowanie bardziej podobało i myślimy o tym, żeby jeszcze wrócić na kolejny masaż. I will always remember it. How you turned everything around. I will always remember it. How you got me off the battleground. How you got me off the battleground. Yeah. Tutaj płynnie przechodzimy do kolejnej strefy. Poprzednio mówiłam wam, że oprócz tych trzech basenów, które znajdują się typowo pod naszymi oknami, jest jeszcze jeden basen, który znajduje się bezpośrednio przy lobby hotelowym. I tutaj mamy wejście do hotelu jakby od tyłu, natomiast prezentuje się ono naprawdę okazale. Mamy trzy piętra, przeszkloną ścianę. Bardzo fajnie wygląda to wieczorem, na pewno też nagramy wam, jak tutaj całe to miasteczko jest pięknie oświetlone. I tutaj mamy kolejny basen. Tutaj chyba jeszcze nie widziałam nikogo, kto by się tutaj opalał. Myślę, że większość z ludzi woli przepływać na tych basenach, które są bliżej morza. Natomiast myślę, że tutaj też jest fajnie, bo mamy taką, jest tak prywatnie, tak na uboczu. I bardzo ładnie się to prezentuje. A oprócz tego mamy blisko do hotelowego lobby, mamy blisko do baru, do restauracji. Tutaj mamy akurat restaurację à la carte, która jest włoską restauracją. Być może jeszcze w trakcie tego pobytu się wybierzemy. Powoli zaczynają włączać wszystkie przepiękne światełka, które się tutaj znajdują. I myślę, że ten hotel, który wybraliśmy, był naprawdę najlepszym wyborem, bo oglądaliśmy multum tych ofert. No i spośród tych wszystkich, które były dostępne na portalach biur podróży, wybraliśmy właśnie ten. Podlinkuję wam go oczywiście na dole, żebyście mogli sobie zobaczyć, jak to wszystko wygląda, jak wygląda cenowo, jaka jest ich oferta i w przyszłości może i wy będziecie mogli się tutaj po prostu wybrać. Persona en